Witam wszystkich, z tej strony Quadron i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Gothic. Tak więc moi drodzy, w tym odcinku będę kontynuował oczywiście poszukiwanie i zdobywanie kamieni ogniskujących. W poprzednim odcinku, jak zapewne pamiętacie, zdobyłem kamień ogniskujący znajdujący się tam w tym grobowcu, tam pomagał mi Milten i tak dalej. I poszło to dosyć gładko, jednak mogę wam z góry powiedzieć, że nie wszystkie kamienie ogniskujące będzie się zdobywało aż tak łatwo jak tamten, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Teraz zmierzam już do kolejnego kamienia, który znajduje się, gdy wyjdzie się z obozu tą bramą, to podąża się ścieżką w lewo, później skręca się do lasu. Zresztą zaraz to zobaczycie, bo ja tutaj sobie będę biegł. No i o czym chciałem wam powiedzieć, zbieranie tych kamieni ogniskujących zajmie mi na pewno ten odcinek, następny, na pewno jeszcze dwa odcinki, dwa lub trzy. Zależy oczywiście wszystko, jak to będzie mi szło, jak to tam będzie się układało, wszystko mam nadzieję, że że wszystko się potoczy po mojej myśli i będzie gitarka. Dobra. I z tego co pamiętam, kiedyś wam mówiłem, jak szedłem przez ten las, że tutaj są zębacze, do których wolę nie podchodzić, i mówiłem, że ja tutaj jeszcze wrócę. No i właśnie to jest ten czas, w którym tutaj wracam. I pamiętam, strasznie dużo jest tam zębaczy w drodze do kamienia ogniskującego, tak więc trzeba się pilnować. Zębaczy niby łatwo się zabija, ale też mają dosyć spory damage. No właśnie, jak widać, trzeba uważać. No, dobra. I tego. To jest to takie złośliwe, że one tak odskakują, ale trudno tam. 220 expa za takiego zębacza to i tak jest całkiem sporo. Okejka. No i jeszcze ten. I tutaj pamiętam, w tej grocie była jakaś miksturka. W grocie, w tej jaskini. Tak, jest napój. Do many, ale zawsze coś. Dobra, tutaj się trochę uzdrowię. Widzę, że te miksturki mi szybko schodzą. Będę musiał kiedyś uzupełnić ten zapas. Ale póki co jeszcze mam ich sporo, więc spoczko jest. Dobra. Full hapsa, lecimy dalej. Tutaj gdzieś będą jeszcze zębacze. Pamiętaj, że tutaj było dużo zębaczy. Tutaj i teraz chyba się szło tutaj właśnie w lewo, tam pod tą górkę. Tak, dokładnie. To jest to miejsce. I tutaj są zębacze. Tak, już je widzę. Niestety. No ale wiecie, moi drodzy, moja postać jest już na tyle wykokszona, że powinienem sobie dać z nimi radę. Tak, w miarę spokojnie. Przepraszam za te wszystkie moje zająknięcia i tak dalej. Nie mogę się tego wyzbyć, naprawdę nie mogę. No ale trudno, no. Czasami tak bywa, że człowiek zająknie. Okej. To były chyba tylko dwa zębacze, więc nie było tak źle. Zobaczymy, jak pójdzie dalej z koksem. Tutaj trzeba jakoś tak, trzeba je zajść tak. Troszkę tak taktykę trzeba obmyśleć. Dobra, lecimy. Dobrze, w ogóle mam tą kulę ognia i trzeci krąg magii, bo bez tego byłoby... No, może nie byłoby lipnie, bo pewnie bym dużo dawał już w broń dwuręczną i w siłę, więc miałbym na pewno lepszą broń. Ale w sumie tam... Jednak dystans to jest dystans. Z dystansu się wykończy jednego zębacza, reszta się dobije z mojego boskiego młota i jest super. Dobra. Tutaj kolejny. I tam kolejne statko zębaczy. Niestety autorzy w tym momencie naprawdę... wystawiałem naszą cierpliwość na próbę, bo ileż można zabijać zębacze. No ale trudno. Dla mnie to jest oczywiście prezencik, bo ja lubię zdobywać dużo expa i zdobywać dużo kłów, pazurów. Tak więc jest całkiem w porządeczku. Dobra. I kabum! Dostał. Okejka. Z tego co widzę, w ogóle dużo potworów jest odpornych, właściwie słabo odpornych, wręcz podatnych na ogień. Wow, nie. Panie, nie. Zginąłem. O nie. Wiocha. Normalnie wiocha. Dobra. Dobrze, że zapisałem, bo by się naprawdę mógł zdenerwować teraz. No trudno. Tak czasami bywa w Gothicu, że się ginie, prawda? Trzeba przełknąć to jakoś i lecieć dalej z koksem. Żeby nie było lipy, żeby było dobrze. Dobra, ten spłonął i teraz wy. Czasami tak jest, że w ogóle te zębacze wpadą w taki szał zabijania, tak zaspamują nas z takim tym właśnie gryzieniem i jest lipa właśnie, żeby znowu nie zginął. Okej. I teraz ty, przyjemniaczku. No, dawaj, próbuj szczęścia. No. Ła.
W ogóle całkiem fajnie, że się nauczyłem mistrza w broni jednoręcznej, bo gdybym miał adepta i te kombosy są takie... No średnie na adepcie, jednak mistrz to jest mistrz. Dobra, akurat mi starczyło manę na uzdrowienie się do pełna, że tak powiem, i lecimy dalej. Nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś zębacze, chyba już nie. Okejka, i tu oczywiście jak to bywa, spotykamy kolejnego przyjaciela, jakim jest już, jak zapewne zauważyliście, Diego. Tak, kolejny ziomek ze starego obozu. Witamy prezesa. Hej, myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. No, 3 tony problemu to może być grubo. Nawet bardzo grubo. Tutaj widzę jakieś gobliny. No, nieźle. To są nawet niezwykłe gobliny. Gobliny chyba... Tak, to są gobliny wojownicy, o nich też już wam kiedyś wspominałem. To jest silniejsza forma zwykłych goblinów i czarnych goblinów. A tam z daleka już mogliście dojrzeć, tam jest nowy potwór, którego jeszcze nie widzieliśmy w tej serii. Zagrajmy wy. Jest to troll. Wielka bestia. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt, albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. No zobaczcie, to jest koleś, w ogóle leci na pałę, mnóstwo przeciwników, w tym niezwyciężony troll, a Diego sobie leci bez niczego. Dobra, i tutaj jest bardzo ważny zwój. Ten zwój to zmniejszenie potwora po raz kolejny przy zdobywaniu kamienia ogniskującego będziemy korzystać ze zwoju z magii. Tak autorzy zaplanowali i to zrobili naprawdę całkiem sprytnie. Ale najpierw pokażę wam tą stronę z dziennika. Jak ktoś chce, to nie sobie zatrzyma filmik i sobie to poczyta. Dobra, ja sobie uszykuję tego spela. Jest zmniejszenie potwora. I lecimy. Bo normalnie z takim trollem, no... nie dalibyśmy sobie rady. Po prostu nie dalibyśmy sobie rady. I wszystko. No, co jest? Ale to jest wielkie. No, już teraz nie. No, to trollku. Papa. Nara, junior. I kolejny poziom, 2000 expa. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Dobra. Tutaj w ogóle maczugi leżą. Troszkę sobie tego pozbieram. I najważniejsze troll. Skóra trolla. 300 sztuk bryłek rudy. Mogę to tak ująć. I tutaj, z tego co pamiętam, będzie jeszcze jakiś problem, ale bezimienny. Diego, no Diego i bezimienny temu zaradzą. Tak więc, Diego, czekam na twoją opinię. Chyba się zaciął. Czekaj, może uda mi się go naprawić. No ja myślę, nie? Jezu, jak to wyglądało. Powinno działać. O, litości, Diego, naprawdę wygrałeś teraz po prostu Mistrzostwa Europy. Wow, sorki, już zrespiły się te gobliny wojowniki, wojownicy właściwie, wojowniki, tak się tego nie odmienia, ale Diego to jest nie tylko dobry wojownik, ale też dobry, figofago farafara, z tego co widziałem, no ale spoko, każdy ma tam jakieś swoje misje, nie? Dobra, lecimy z koksem. No, Diego, powiesz nam coś ciekawego jeszcze, czy już nie bardzo? Idź po kamień. Zaczekam na ciebie tutaj. Dobrze, Diego. Najważniejsze, żebyś nie szedł za mną. To już będzie spoko. Jak nie idziesz za mną, jest w porządku. No. I z tego, co pamiętam, tam będą kolejne potwory, których jeszcze nie widzieliśmy w tej serii Zagrajmy Wy, a mianowicie są to harpie. Właśnie, one tak w ogóle krzyczą i właśnie, z tego, co słyszycie. Jaki damage, Diego, ratuj, błagam cię. Tak, wleciałem na pałę na 4 harpie, a myślałem, że są trochę słabsze.
ale na szczęście Diego, jak każdy bohater, właściwie bohater, każdy przyjaciel bezimiennego jest nieśmiertelny. Tak więc ja tutaj się postaram zwabić te harpie do Diego, a Diego je wykończy z łuku po prostu. No, Diego. No, pięknie, że kosi z łuku. Normalnie Legolas wysiada. Sniper 2. Ghost. Jak ta gra się nazywa? Sniper Ghost, Ghost Warrior. O. To jest Sniper Ghost Warrior Diego Gothic. Taki motyw. Nie, nie. Diego to jest Legolas po prostu. Mistrz łuku. Mistrz cięciwy. Aj, chyba sobie obejrzę Władcę Pierścieni, bo tak mnie troszkę naszło na ten film. Albo Ojca Chrzestnego, albo coś. Muszę obejrzeć jakiś fajny film. Dobra, tu nie, ja tu nie będę gadał o filmach, tylko będę gadał o Super Goticzku. To jest gra po prostu... klasy RPGów, ojciec RPGów, wszystko co najlepsze RPGów. Chociaż jedynka tak jeszcze, no... Tak wiecie, pierwsza gierka z tego cyklu, z tej sagi, tak troszkę niedopracowana, ale ma na pewno swój urok. I tego jej nic nie odbierze nikt. Widzę, że znalazłeś kamień. Świetnie! Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia! Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Okejka, wiecie co, moi drodzy? Trzymaj się. Tak sobie myślę, żeby nie nauczyć się u Diego jeszcze... przynajmniej tak z 10 punktów siły. Jak już tu już jest, to spoko. Dawaj siłę. Nie ma lipy. Pompa już jest. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Spoczy, Koro, spoczy. No. Dobrze, moi drodzy. Ja tu sobie podleczę Hapsa i teraz udam się do starego obozu. Prześpię się, zrobię może jakieś małe zakupy i tak dalej. Po drodze może w lesie spotkamy jakieś, nie wiem, jakieś mobki, których jeszcze tam nie udało się pozabijać. I jest, no i jest plan na dalszą część odcinka. I wydaje mi się, że w tym odcinku już wyruszę po kolejny kamień ogniskujący. Jak sami widzicie, no idzie to dosyć gładko. Tak więc jestem z tego zadowolony, że tak po prostu to wszystko nabrało takiego typu wydarzeń. Tak więc jest naprawdę w jak najlepszym porządku wszystko. Tutaj to właśnie widzę ścierwojady. Cztery, których nie zabiłem. Aha, to są te tereny łowieckie tam, gdzie polowali Drax. I ktoś tam jeszcze. Tych dwóch myśliwych z początku gry. Mam nadzieję, że pamiętacie, że wielu z was ogląda mnie od początku tej serii. Który to będzie właściwie odcinek? 27 był... 28 już, jasny gwint, moi drodzy. 27 odcinków za nami, ten 28. Ojejku, naprawdę. No, nieźle to idzie. Mam nadzieję, że Gothic będzie udaną serią w całości, bo do tej pory, no, jako tako mi idzie, jako tako tam ogarniam temat. Więc jest w porządku. Dobra. Za dużo używam w ogóle słów w porządku, dobra i tak dalej, no ale... No dobra tam. Kimniemy się. Wlecimy do magów ognia po jakieś zakupy. W pierwszym rzędzie i wydaje mi się, że tylko to po prostu kupię sobie kilka miksturek speeda. No bo to jest zawsze przydatne. Spowalnia tam drogę i tak dalej. Spowalnia, przyspiesza drogę właściwie. Dobrze. Gdzie ty masz te miksturki? Tutaj masz. O, masz tylko... 8 tych mocniejszych. No dobra, wezmę wszystkie. I sobie pohandlujemy. Pohandlujemy sobie zdrowo. O, ja tu mam jak... Wow, jakie ja tu mam drogie w ogóle miecze. Jejku, ja tu sprzedaję tutaj wszystko. Pięknie. No. No, dobra, masz tu kilka bryłek w gratisie. Skoczy sobie po jakieś piwo. W ogóle dziwne, że tutaj w kolonii więziennej nie ma żadnej karczmy, oberży. No jest niby tam... ta karczma na jeziorze w nowym obozie. A to nie jest taka karczma z prawdziwego zdarzenia, mi się wydaje. To jest taka speluna trochę. Nie będę się tam bawił z jakiegoś tam, wiecie, gościa z sanepidu, który tam będzie wybrzydzał, ale no jest trochę speluna. W porządku, moi drodzy. Tutaj udajemy się teraz w prawo. I lecimy cały czas prosto. Ja tam w tych rejonach już tam ostatnio byłem. Ale nie zapuszczałem się tam tak daleko, ponieważ wiedziałem, że tutaj będzie właśnie kolejny kamień ogniskujący. I tam oczywiście spotkamy kolejnego naszego przyjaciela, ale jednak z tym razem to nie będzie koleś ze starego obozu, będzie z innego obozu. Dobrze. I ja tutaj z tego co pamiętam nie powybijałem wszystkich potworków,
Znaczy tutaj przy brzegu tak, ale tam na tej, no nazwijmy to wysepce, tam są właśnie, widzę, topielce i tak dalej, a warto byłoby je zabić ze względu na expa i na trofea. Tak więc teraz to sobie po prostu zrobię i będzie spoko. No dawaj topielcu, dawaj, bo ja nie mam czasu. Jeden, cyk, 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 drugi, trzeci, a jeszcze trzeci nie padł, no. Które pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Okejka, tutaj było mnóstwo krupiców. Czekajcie, krupicy, tylko sobie pozbieram trofea, zaraz do was wrócę. Poczekajcie, nie denerwujcie się. Już atakują, jasny gmin, zmutowany atak. Zmutowanych, kurczę, tych much. Saturna, jasny gmin. Jakie w ogóle tajskie ogóry. Masakra. Jeszcze ty. Pięknie. No, jeszcze jeden został. Ole, dostał trochę zamachu. No, w sumie z takiego młota dostać z takiego odmachu, no to jest na pewno nieprzyjemne przeżycie. Dobrze, tutaj jeszcze nie pozbierałem. Zawsze warto to zbierać, bo w sumie po to się tego uczyłem, na to wydawałem punkty nauki, żeby właśnie teraz zbierać trofea. No i tak się rozgadałem, a ja już tutaj właściwie dotarłem na miejsce. Tutaj sobie jeszcze hycnę. O, nawet bezimienny mnie nie zarukował, fajnie się zbugował, jest w porządeczku. I tutaj, moi drodzy, a jeszcze tu są jaszczury, zapomniałem o nich. No, co się odleczy, to nie uciecze. No zobacz, no na trzy strzały, trzy jaszczury. A na początku tak się ich bałem. To były potwory naprawdę poza moim zasięgiem. I tam widzimy, ktoś wymachuje wielkim toporem. Jest nasz kolega, przyjaciel, Gorn z nowego obozu. Najemnik. Ale bujaka, yo, yo. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną, odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Dobra, moi drodzy. Czyli teraz tutaj sobie biegnę z Gornem. No, w tym odcinku raczej już nie zdążę zdobyć kamienia ogniskującego, ale przynajmniej rozpocznę tutaj eksplorację tego, jak to nazwał Gorn, klasztoru mnichów, którzy dysponowali magią, dzięki której pozwalali, dzięki której mogli przybierać postać zwierząt. To takie ciekawe wprowadzenie do tego, co się będzie dalej działo. Tak to nazwę. Autorzy w ogóle tak sprytnie to przedstawiają, tak półprawdę, półnieprawdę, tak nie do powiedzenia takie. Gracz jest ciekawy, co tam dalej odkryje i tak dalej. Naprawdę, gdy grałem po raz pierwszy w Gothica, to po prostu no tak niesamowite podniecenie i tak niesamowita chęć dalszej gry panowała, że to naprawdę nie da się tego opisać. To po prostu trzeba przeżyć. Zazdroszczę naprawdę ludziom, którzy teraz grają po raz pierwszy w Gothica 1 czy tam 2, naprawdę nie zazdroszczę. Bo to jest uczucie, które za pierwszym razem jest najsilniejsze, gdy się przechodzi grę, bo później tam się przechodzi po raz któryś. No to gra już tak nie zaskakuje. Szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. W porządeczku, tutaj mamy psianki, zbiorę sobie je. I tutaj w tym składowisku znajduje się kolejny zwój. Tutaj czy nie tutaj? Żebym was nie oszukał. Tak, tutaj, dzięki któremu będziemy mogli zdobyć kolejny kamień ogniskujący. Tak więc po raz kolejny magia. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. Póki co, trzymajcie się ciepło i...
Cześć!